Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku i spotkaliśmy się tutaj nie bez powodu, dlatego że wystartował nowy legendarny loch już w tamten piątek i stwierdziłem, że po prostu pokażę wam co i jak, myślę, że dużo osób czekało na taki film ode mnie, też pisaliście do mnie kiedy będzie ten odcinek, przepraszam, że nie było wcześniej, w piątek nie miałem totalnie czasu, w sobotę również i wczoraj w sumie też wróciłem dopiero po południu do domu, gdzie ten loch sobie troszeczkę porobiłem, czy to tu na wojowniku, czy na jakimś innym koncie. No i wydaje mi się, że coś tam już mniej więcej wiem jak to działa, wiem o co z tym chodzi, jest kilka nowych mechanik, no i dzisiaj po prostu pokażę wam jak to wszystko działa, jak się ten loch przechodzi, nie mówię, że to będzie jakaś super wybitna taktyka, no ale coś tam generalnie sami zauważycie, kto tam gra sobie free to play i na spokojnie przechodzi, jak to wygląda do końca. Na wstępie możecie zostawić kciuka w górę, standardowo, pamiętajcie teraz, żeby zjechać i tego kciuczka kliknąć, ewentualnie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi i zapraszam was na Discorda dla widzów oraz na Twitcha, które są w przypiętym komentarzu, są w opisie, zapraszam serdecznie. No i co z tym nowym lochem się pozmieniało? Są między innymi runy, czyli coś co nam i pomaga i troszeczkę utrudnia gierkę, po każdym bossie dostajemy, zaraz zobaczycie o co chodzi, ale myślę, że na wstępie możemy skomentować itemy, o co chodzi z nowymi itemami legendarnymi. No tak, tutaj mamy tych itemów w klaserku standardowo kilka i jak to wygląda, po pierwsze możemy zdobyć wszystkie itemy z pierwszego legendarnego lochu, czyli te, które w tym momencie widzicie na ekranie, to są właśnie itemki, które z tego lochu możemy zdobyć. Jest to taki ukłon troszeczkę w stronę graczy, którzy za pierwszym razem nie zdobyli wszystkich, teraz sobie mogą uzupełnić ten klaser. Oprócz tego są jeszcze trzy nowe itemy, które wyglądają tak jak widzicie w tym momencie. To są rękawice, to jest hełm i to jest właśnie klata. Moim zdaniem ładne, bardzo ładne, aż żałuję w sumie, że nie ma całego setu w tym, powiedzmy, w tej tematyce zrobionego, tylko po prostu są trzy itemki. Z tego co wiem, teraz będzie to wyglądało właśnie w taki sposób, że każdy, na najbliższy rok tak naprawdę taki jest plan, że do każdego kolejnego legendarnego lochu, bo jak wiemy były cztery takie lochy, będą dodawane właśnie trzy itemki z tego setu Balanga w diabelskim gronie, no i dalej będą itemy po prostu z kolejnych legendarnych lochów, czyli na przykład teraz legendarny loch prawdopodobnie będzie na Boże Narodzenie około, no i będą znowu jakieś tam kolejne trzy itemki plus do zebrania ten cały set. Z tego co wiem, tak to ma działać. No zobaczymy, nie? Troszeczkę szkoda, bo to są chyba pierwsze legendarne itemy, które mi się podobają. Tak nawet można powiedzieć bardzo. Rękawice są kozackie, hełmik jest też ładny, klata nie jakaś super, ale też powiedzmy, że w miarę git. Jak widzicie, tak się one prezentują. No i co do tych itemów, powiem wam, że jeżeli ktoś chce się przebrać, żeby mieć wszystkie itemy legendarne aktualne, nawet jak już ma je w klaserze, no to wychodzi bardzo drogo, dlatego że na przykład na wojowniku dostaliśmy, zrobiłem nie wiem ile ranów, zaraz sobie możemy to zobaczyć, zrobiłem tych ranów troszkę, no i z większości ranów wypadł mi hełm, co ciekawe wypadł mi hełm ten nowy, czyli ten, i później chyba dwa albo trzy rzędu wypadły mi te stare, które jest tutaj, ta aurona cała. Także no, legendarny loch, kto chce się przebrać w całości, wydaje mi się na jakimś starszym serwerze wychodzi jeszcze drożej, dlatego że mamy teraz do zdobycia, jak sami rozumiecie, 15 itemów zamiast 12, więc no niestety ta szansa, można powiedzieć, że się zmniejsza, to już nie jest taki set 12 itemów i tyle, tylko po prostu mogą się one powtarzać, na przykład mogą nam teraz rękawice te stare wypadać, no i jest lipa. Jeżeli komuś nie zależy na przebraniu się całego w nowe itemki, tylko żeby znaleźć te trzy brakujące, które doszły podczas tego legendarnego lochu, szansa jest dość spora. Jest faktycznie tak jak mówili, że tam dosłownie kilka ranów i jakby te itemki nowe mają pierwszeństwo, bo na każdym koncie zrobiłem maksymalnie 5 ranów i już te 3 itemy nowe miałem, więc jak widzicie tutaj już na wojowniku nawet są. Także no faktycznie, jeżeli komuś tylko zależy na tym, żeby ten klaser uzupełnić, to wyjdzie dość tanio, no ale żeby się przebrać, wydaje mi się, że wychodzi drogo. Oprócz tego, przynajmniej takim stylem, którym ja robię, ja nie wiem czy on jest słuszny, możecie też pisać w komentarzach jakieś wskazówki wasze, co wy tam zauważyliście w tym lochu, bo tak jak mówię, ja go dopiero robię od wczoraj. Możecie napisać, czy wy macie jakieś taktyki, może jakieś runy, które zawsze bierzecie, żeby po prostu to wychodziło taniej. No mi mimo wszystko na przejście tego lochu idzie około 350 grzybów na jedną legendarkę, powiedzmy. Także no to jest chyba dużo, nie? To tam wiadomo, że też kwestia szczęścia i tak dalej, no ale jednak sporo. Także tak wyglądają itemki. No i możemy powoli do tego legendarnego lochu wchodzić i pokażę wam co tu się dzieje. O, mamy statystyki.
Jak widzicie, próby na obecne podejście to jest 10, ale to jest to coś tam innego, to nieważne. No i co my tu jeszcze mamy? Znalezione klucze, zebrane złoto. No, nawet nie mamy... A, tu są jakieś jeszcze statystyki. Aha, właśnie. Suma zdobytych legendarnych. Próby na podejście z najlepszym wynikiem. 5 prób, czyli to jest tam 5 razy 50, powiedzmy 250 grzybów. Także no, jak widzicie, to jest najlepsze podejście, a generalnie, tak jak mówię, około 350 zawsze mi szło. Także no, to jest dużo, goldzika troszkę zarobiliśmy, no i tak to po prostu wygląda. Suma zdobytych legendarnych łupów 11, to ja nie wiem, czy ja legendarnych itemów już 11 aż zdobyłem, nie wydaje mi się, chyba mniej na tym wojowniku, no ale mniejsza z tym. Może na wstępie sobie obejrzymy ten trailer, który jest przy okazji każdego legendarnego lochu. On będzie troszeczkę głośno, więc ja może teraz nie będę nic mówił, tylko po prostu sobie obejrzymy, jak to wygląda, żeby potem po prostu zacząć ten loszek. Także oglądajmy. To jest takie nawiązanie, wiadomo, to tak jak mówię, jest głośne, to ja może nic nie będę mówił, żeby tutaj nie zakłócać. Okej, okay, no i tak właśnie wygląda trailer tego nowego legendarnego lochu, Balanga w diabelskim gronie, jak sami widzicie, no i po prostu nawiązanie do tych starych itemków, no i też jakieś tam nowe, tak to wyglądało. Dobra, klikamy no to jeszcze raz, no i zaczynamy. Jak widzicie, na dole mamy swoje HP, standardowo, żeby wejść do tego lochu 50 level, te informacje już są tam zawarte w innych moich filmach na temat legendarnych lochów, więc myślę, że nie będę ich powtarzał. Co tu się pozmieniało? Jest kilka nowych pokoi, jest kilka, można powiedzieć, takich ciekawych mechanik, jest też również zabrali w ogóle ten pokój taki z dziurą, gdzie się spadało o kilkanaście tam pięter, no ale zabierało nam to dużo HP, także no troszkę się tu pozmieniało i jak widzicie w lewym dolnym rogu tego legendarnego lochu mamy takie trzy kółeczka. Te trzy kółeczka to są miejsca na runy. Runy zdobywamy po każdym minibosie, czyli tam 25, pokój 50 i 75. Pokazuje nam się możliwość do wyboru jednej z trzech run po każdym właśnie bosie. No i wybieramy to, co dla nas jest niby najkorzystniejsze. Ja tak jak mówię, no nie mam jakiejś tam taktyki super ani nic, więc się tym nie sugerujcie. Dlatego, że też nie znam wszystkich tych run jeszcze. No może się mi napisać, tak jak mówię, w komentarzu, bo pewnie niektórzy już to męczą od piątku, ja dopiero zacząłem wczoraj. No i mamy standardowo 100 pokoi, no i myślę, że zaczynamy. Ja na początku staram się troszeczkę kluczyków pozbierać, tak mi się wydaje, nie wiem czy to jest dobrze, dlatego że na początku dużo tego HP jednak tracimy, z tego co wiem w ogóle za potwory biorą więcej HP niż wcześniej, nawet tutaj na tym pierwszym etapie powiedzmy, no i dostaliśmy od razu debuffa niestety nieprzyjemnego dla nas, no i czy my teraz chcemy walczyć, no nie, ja bym teraz wolał uciekać, ale i tak nas uderzy niestety. Dobra, tutaj nam się udało, tutaj mamy cyk, teraz nas, no i tak nas uderzył, więc jak widzimy 9 pokoi, no już pierwsze niestety odrodzonko. No i okej, mamy letargiczne katakumby, jak widzicie tutaj jest boss, potem jest kolejny, no i wiadomo co 25 pokoi aż do ostatniego, tak jak mówię, tego pokoju. Także dość fajnie ta wygląda ta grafika, tu mamy jakieś statystyki tego obecnego przejścia naszego, tam mieliśmy te statystyki ogólne, no ale dobra, lecimy, plus 100 punktów życia, mamy mapkę, no to co widzieliście, ale generalnie nie ma już na przykład wyboru dwóch ścieżek, żeby znaleźć, żeby dojść do dwóch różnych bossów, nie? W ostatnich legendarnych lochach było coś takiego, że mogliśmy na przykład iść w lewo albo w prawo, albo tam wybrać któryś z drogowskazów, no i wtedy mieliśmy innego bossa, tego ostatniego na setnym pokoju. Teraz tego nie mamy, teraz boss jest tylko jeden, z tego co się orientuję.
No ale tak jak mówię, są te runy, można powiedzieć, że dość ciekawa mechanika. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Tych pluszyków troszeczkę mamy, no właśnie ja tutaj dużo zgonów, można powiedzieć, zaliczam na początku, żeby tych kluczy pozbierać. Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, nie? Nie wiem, czy to jest ok. Teraz dostaliśmy fajnego bufika, więc dobra. No i tu jest pierwszy z nowych pokoi. Ten pokój daje nam po prostu itemek epicki albo zwykły. Można tam kliknąć w lewą stronę, bo z tego co zauważyłem, przynajmniej nic się nie dzieje póki co. Szczerze mówiąc, to ja mogę tu sobie wrzucić coś do toalety, mamy coś na inteligencję, ale to jest takie samo i powiem wam, że ja te itemki z gabinetu magii pozmieniam wygląd i od razu je rozmontuję. Dlatego, że troszkę ich mamy, no a na pewno tutaj robiąc te przejścia jeszcze troszeczkę tych itemków epickich nam się uzbiera, więc to wiadomo, będzie tam na przyszłość do kibelka i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy hełmik za dyszkę, no to go nie chcę na razie ruszać, to sobie zmienimy cyk, no i dobra, porozmontowujemy jeszcze te cztery itemki, żeby kowala mieć już powiedzmy z głowy, no i dobra, tu lecimy sobie cyk, cyk i zawsze troszeczkę tego miejsca nam się zrobiło. Dobra, a tu powinienem w sumie wybrać, żeby tam kluczem otworzyć, aha i właśnie, tu są nowe drzwi, ja wyłączyłem w sumie wskazówki, może niepotrzebnie, takie drzwi, które mamy z takimi klątwami, jak przejdziemy przez nie, to dostajemy jakiegoś debuffa, więc ja raczej takie drzwi omijam, no bo nie ma sensu totalnie w nie wchodzić. Tu sobie możemy wejść za zamknięte, no bo mamy tego ten kluczyk, w sensie no tutaj tego buffa i lecimy dalej. No na początku te potwory nie biją jakoś tam bardzo dużo, dlatego właśnie ja też klucze zbieram, no ale mimo wszystko nieraz mi też dużo kluczy zostaje w ogóle, więc też nie wiem, czy to jest dobre. No i dobra, pokonaliśmy pierwszego minibossa na 25 pokoju, tak jak mówię, co 25 pokoi jest ten miniboss, no i dostaliśmy z niego jakiś itemek tam epicki, no i mamy do wyboru jedną z trzech run. I jak widzicie, każda runa ma swoją zaletę oraz wadę. Tutaj mamy tak, leczenie przywraca o 20% więcej punktów życia, natomiast wada to jest po śmierci i ponownym wejściu do lochu ciąży na tobie klątwa zatrucie, dopóki nie odwiedzisz pięciu komnat, więc to jest coś takiego. Tu mamy 10% szansy na błogosławieństwo zatoczenie walk. Przeklęte kufry pojawiają się też za zamkniętymi drzwiami, to jest wada. No i tutaj mamy zaletę, potwory są słabsze, natomiast wada, szansa na skuteczną ucieczkę podczas walki zmniejsza się o 30%. Także tak wygląda pierwszy zestaw run. No i w sumie z racji tego, że ja będę gdzieś do 50 pokoju jeszcze próbował walczyć, to może sobie weźmiemy tą runkę. Chociaż no te potwory są słabsze, też jest niby git. Aczkolwiek, no nie wiem, no ja pod koniec może będę próbował uciekać, więc tu mi to będzie przeszkadzać. Weźmiemy tą, ja mówię, jeszcze nie wiem jakie są, w sensie nawet nie sprawdzałem dokładnie, biorę taką runę jak mi się wydaje, że jest ok. Nie znam tam jakichś run, które są mega dobre. Tu już prawie zginąłem niestety. Teraz sobie spróbujemy uciec, udało nam się. Jeżeli chodzi o drzwi, które są po lewej stronie, to też nie wiem, czy już były, czy nie, ale zapomniałem powiedzieć. Przechodząc przez te drzwi dostajemy obrażenia. Więc jak widzicie, są takie, można powiedzieć, dwie pary nowych drzwi. Tutaj te dają nam obrażenia, natomiast tamte dają nam jakiegoś debuffa, więc no lepiej to omijać mimo wszystko. Ja nie korzystam w ogóle z tych drzwi, pojawia się ich dosyć sporo. Mamy na przykład runkę, która sprawia, że niektóre drzwi są otwarte, że nie musimy używać klucza, żeby przez nie przechodzić. Co my tam jeszcze mamy? No dużo jest tych run ciekawych. Mamy runkę, która zwiększa nam szanse na epickie drzwi. Za tymi drzwiami przeważnie kryje się złoty kufer, czyli z jakimś tam itemkiem epickim. Także no generalnie dość ciekawa mechanika, tu w ogóle zobaczcie znowu ten pokój, to możemy w sumie do kociołka dać, niech będzie obojętnie, bo i tak tych epickich itemów jeszcze uzbieramy. Więc tak jak mówię, no mimo wszystko to jakaś tam jest niby ciekawa mechanika, ale nie tylko ja zauważyłem, że faktycznie idzie więcej grzybów na to przechodzenie. Ja może coś źle robię, może coś tutaj nie ogarniam albo coś, to tak jak mówię, no już trzeci raz, możecie mi napisać w komentarzu. Aczkolwiek no wydaje mi się, że właśnie więcej na to idzie. Plus jeżeli chcemy się, tak jak mówię, przebrać i tak dalej, no to jednak mimo wszystko będzie ciężko to zrobić i będzie to o wiele droższe. Mamy klucznika, jeżeli chodzi o klucznika, no to mechaniki są bardzo podobne. Tylko teraz tak, my mamy takiego bufika, dobra, to może to weźmiemy po prostu, żeby się wyleczyć powiedzmy do 100%, bo i tak mamy tą ucieczkę, z której sobie jeszcze skorzystamy dwa razy, a nie, jeszcze, no teraz dwa razy, dobra, coś tam się chyba zbugowało, mniejsza z tym, no i okej, już nie mamy tego, mamy 44 komnatę i również mamy 100% HP, także lecimy sobie dalej. Tych, tak jak mówię, drzwi z debuffami w ogóle nie używam, tu sobie jeszcze spróbuję powalczyć, 48, no i co, żeby może przejść bossa, chociaż nie, teraz to już go raczej nie przejdę.
No właśnie, za mało mam HP, a jeszcze mi się tutaj niestety nie udało uciec, więc dobra, z tym sobie jeszcze zawalczymy. No i mamy drugiego mini bossa, z którego również jest jakiś epik i również dostajemy runki do wyboru. 20% szansy na zdobycie klucza po udanej ucieczce, jedne drzwi zawsze są zablokowane, ok. Szansa na epickie drzwi, obrażenia od potworów wzrastają o 25%, szansa na skuteczną ucieczkę z walki wzrasta o 20%, czas trwania klon zwiększa się o 1. Więc chyba wydaje mi się, że weźmiemy tą runkę. Ta ucieczka nam się w tym momencie przyda, dlatego że ja chyba już planuję te klucze zacząć wydawać po tym 50 pokoju, zwłaszcza jak mamy taką sytuację jak przed chwilą, dlatego że mimo wszystko... No po prostu wiecie, no teraz te potwory już będą dużo biły, może ja tutaj jeszcze sobie raz zginę, żeby jeszcze troszeczkę tych kluczy nafarmić, tego nie chciałem ruszać, ale dobra, niech będzie goldzik, tu sobie użyjemy, tutaj lecimy cyk, mamy jakiegoś bufika i mamy 5 ucieczek, dobra, to jest akurat na plus, ale i tak wejdę tu, myślę, że jakaś skrzynka z goldem zawsze jest w cenie, teraz sobie poużywamy tej ucieczki, tutaj jeszcze raz mamy złote drzwi i mamy kluczyk, spróbujemy go wziąć, no niestety się nam nie udało, zatrucie na 6 pokoi, bo mamy te, że tam trwa o jeden dłużej, tak to by było na 5, no ale mniejsza z tym. Dobra, teraz myślę, że powalczymy, teraz spróbujemy uciec, ale i tak nas myślę, że zatrucie dobije dokładnie, no i okej, w tym momencie już na 100% używam tylko i wyłącznie kluczy, chyba że nam się właśnie trafi coś takiego jak ten mięśniaczek, którego będziemy jak najbardziej teraz forsować, żeby go jeszcze używać. No i właśnie to mówię, że ja nie wiem, czy ja tych kluczy po prostu za bardzo nie trzymam, bo prawdopodobnie teraz nam się trafił taki bufik, zaraz będzie znowu klucznik, więc kolejny bufik. No i wydaje mi się, że... O, właśnie mamy tego klucznika. Wydaje mi się, że może być tak, że tych kluczy nam zostanie. Tu sobie kupimy to leczenie, bo to jest jak najbardziej spoko. Poużywamy, tu się możemy pobić, bo to leczenie i tak nam będzie zwracać praktycznie do stówki ciągle. No i zaraz będziemy mieć kolejnego, już ostatniego minibossa. I na samym końcu zostanie nam boss. Dobra, dostaliśmy taki itemek, no te itemki epickie akurat nie są jakieś super, ale to jest tylko do kiba, już w tym momencie epickich itemów grzybiarze myślę, że nie używają na takim wysokim poziomie, tylko po prostu lecą sobie od jednej legendy do drugiej. No i dobra, co my tu mamy? Po śmierci i ponownym wejściu to jest błogosławieństwo, ja raczej tego nie wybieram, epickie kufry nie pojawiają się, dobra, obrażenia od potworu zmniejszają się o 20%, szansa na znalezienie przedmiotów zmniejsza się o 25%, ok, szansa na błogosławieństwo przy przeszukaniu kufrów, skrzyń lub zwłok wzrasta o 20%, pojawia się więcej tajemniczych komnat, czyli weźmiemy to albo to, ale chyba wezmę to, bo jednak no ta powiedzmy... mniejsze obrażenia od potworów, myślę, że to jest coś, co byśmy chcieli sobie wziąć. Dobra, no i teraz jeszcze powalczymy, myślę, bo mamy tego kciuka cały czas, więc to jest jak najbardziej git, jeszcze go sobie wykorzystamy, znowu dostaliśmy kciuka, ale to w sumie i tak na 3T to bez znaczenia, powiedzmy, dobra, git, no i teraz chcielibyśmy spróbować uciec, żeby się wyleczyć do 100%, udało nam się, spoko, no i używamy kluczy, no i zobaczcie, mamy 28 kluczy, jeszcze dostaliśmy takiego buffa, a mamy już 82 komnatę i teraz mamy jeszcze klucznika, który nam daje mięśniaczka. Więc właśnie to, co jest, co ja mówię, teraz nam się akurat przyfarciło, jeżeli chodzi o te buffy i o to wszystko, ale wydaje mi się, że ja te klucze po prostu za długo trzymam, nie? Więc możecie mi napisać, czy faktycznie dobrze myślę, czy to jest trafne, bo może właśnie przez to ja za dużo razy ginę na początku, żeby tych kluczy nazdobywać, no i później jeszcze je staram się skitrać, żeby mi na pewno wystarczyło, a koniec końców jest tak, że mam ich nawet za dużo i może na przykład tam jakąś jedną, powiedzmy jedno odrodzenie za dużo zrobiłem przez to, że taki byłem, no tu w ogóle jest jakieś super podejście z tego co widzę, bo od cholery nam leci tych właśnie bufików i tego wszystkiego. W sumie to mogę teraz odwiedzać z potworami, póki mam jeszcze tą łapkę, która nas leczy, tu sobie wejdziemy, ubijemy dokładnie, no i mamy prawie pełne HP, chociaż tutaj właśnie to jest minus, ale dobra, to już jest setna komnata, więc no zobaczcie, skończyliśmy z 31 kluczy mamy w tym momencie, no więc to jest bardzo dużo, no i ale też tych buffów bardzo dużo na koniec mi leciało, chyba pierwsza taka próba w ogóle odkąd robię ten log, czyli od wczoraj, że tak dużo tych buffików nam poleciało, odrodzeń jak widzicie 7, więc no to jest dużo, no ale co zrobić, mamy chociaż pierścienia jeszcze nie miałem na tym koncie nowego, więc to jest jak najbardziej git, łączna odporność 25, więc nawet nie będę musiał zamieniać sobie runki, tylko od razu możemy zrobić tak, możemy tutaj odzyskać ten klejnot, żeby odzyskać też surki, wiadomo, no i ulepszymy to sobie powiedzmy razy 15, bo ja tak się staram te nowe itemki tutaj na tym wojowniku teraz ulepszać, żeby było wszystko razy 15, także no tak to wygląda, poleciała mi jedna broń, dokładnie ta, no ale jak widzicie rozrzucik jest dość mierny, także nie używałem jej na swojej głównej postaci, tylko na Barbara wziąłem.
zacząłem, no bo myślę, że może nam jeszcze jakiś lepszy rozrzut wyleci, zobaczymy. No ale tak jak mówię, no zamiast tych 12 itemów jest 15, więc o wiele ciężej to idzie. Puszka Pandory mi poleciała, czyli mamy to, mamy to i to. Poleciały mi jeszcze, tak jak mówię, hełmy chyba z 2 albo 3 razy. Poleciała nam broń, która jest dość średnia, można by powiedzieć, czyli nam brakuje no jeszcze 5 itemów, także no to jest dość dużo, mi się wydaje, no ale co zrobić, no tak jak mówię, myślę, że jest tutaj mechanika jakaś zastosowana, żeby tych grzybów faktycznie szło więcej, chociaż to podejście nie było wcale takie złe. Dobra, mamy 20 minut, to by było na tyle, dajcie mi znać w komentarzach, jakie są wasze taktyki, jakie wy sobie preferujecie tutaj runki, jakie macie obraną taktykę, czy może szybciej tych kluczy używacie, czy może coś innego. Wiem, że jest jakaś runa, która zwiększa szanse, zresztą ją chyba mieliśmy na ucieczkę o 20%, także no to jest, wydaje mi się, że dużo. Także możecie dać znać, nie? Bo ja może czegoś nie dostrzegam, czegoś nie rozumiem, ale przynajmniej oproczailiśmy sobie, jak wygląda generalnie mechanika tego lochu. Ciekawa, tylko że no mówię, robiąc naprawdę wielokrotnie ten loch, każdy praktycznie legendarny, widzę, że jednak w tym tych grzybów idzie więcej, coś tutaj nie gra, powiedzmy, nie? Pewnie zostało to zrobione specjalnie, no ale możecie dać znać, jak to wygląda u was. Tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, taki pierwszy rzut okiem na tym kanale na legendarny loszek, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Także raz jeszcze, dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!